Aktualności i wydarzenia, samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Pierwszy projekt w gminie Kamienna Góra. Te dokumenty, które tutaj mam, chciałbym panu wójtowi przekazać. I z mojej strony to tyle dobrych informacji. Następne w Kamiennej Górze pewnie wkrótce, ale to następnym razem. Panie wójcie, przekazuję pierwsze, w jakim sensie historyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tematem spotkania była bardzo miła informacja o tym, że pierwszy nasz wniosek, pierwszy z wielu złożony przez gminę Kamienna Góra do aglomeracji wałbrzyskiej, która przypomnę tylko, że jest pośrednikiem w wydatkowaniu środków unijnych z tak zwanego regionalnego programu operacyjnego, został oceniony pozytywnie i został wybrany już do dofinansowania jako pierwszy wniosek ze wszystkich 22 gmin tworzących aglomerację wałbrzyską, więc jest to nie tylko dla gminy Kamienna Góra historyczna chwila, ale również dla aglomeracji wałbrzyskiej, a nawet Dolnego Śląska, bo jest to najprawdopodobniej pierwszy wniosek, w ramach którego będą konsumowane środki z nowego rozdania unijnego. Przypomnę tylko, że ten wniosek dotyczył rozbudowy Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkolne, o obiekt przedszkolny, ponieważ w ramach tego przedsięwzięcia wybudowany został zupełnie nowy obiekt oświatowy, w którym już od 1 września naukę pobiera ponad 40 małych przedszkolaków. Dwa oddziały przedszkolne ze stołówką, z biblioteką, z całym zapleczem takim dydaktycznym, również kuchennym, wraz z zagospodarowaniem obiektu na zewnątrz, czyli place, chodniki, droga dojazdowa i plac zabaw. Przedsięwzięcie o wartości przeszło 2 milionów złotych. Zostało dofinansowane tą decyzją ze środków Unii Europejskiej w kwotą wysokości 1 118 tysięcy. Panie wójcie, ta pierwsza inwestycja i następne, to trzeba będzie dużo pracy. Rady, pana. Tak, ponieważ ta kadencja będzie trudną kadencją, jeśli chodzi o konsumowanie, że tak powiem, środków zewnętrznych. Mówimy cały czas o środkach unijnych z perspektywy 2014-2020, a wiemy, że mamy już końcówkę roku 2016 i zaczynają się tak naprawdę te pierwsze pieniądze, czyli mamy 2,5 roku opóźnienia. W związku z tym lata 2017, 18, 19 to będą te lata wytężonej pracy, jeśli chodzi o jakby front robót wszystkich inwestycji realizowanych nie tylko w gminie, ale na całym Dolnym Śląsku i w całej Polsce, to raz. A druga sprawa, no to opóźnienie powoduje bardzo elastycznego konstruowania budżetu, który będzie musiał udźwignąć takie duże kwoty. I tutaj no, będzie musiała być bardzo mocna współpraca wójtów, burmistrzów ze swoimi radami. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Przewodniczący, co będzie tematem 24 sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Tematem sierpniowej sesji, 24 sesji Rady Gminy Kamienna Góra, przede wszystkim będzie budżet za pierwsze półrocze. Będzie to ocena, jak był realizowany i tak dalej. Zaprosiliśmy też gości na dzisiejszą sesję. Będzie to komendant OSP, pan Zdzisław Cybula, który przedstawi informacje z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. Oraz zaprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół gminy, którzy przedstawią nam informacje z zakresu przygotowania do roku szkolnego. I uchwały. Tak, w tej sesji będzie bardzo dużo uchwał, ponieważ w lipcu była przerwa, więc tu jest około 14 uchwał. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek. Dokąd idziesz, mój malutki? Idę do swej krasnoludki.
organizujemy na zakończenie wakacji piknik rodzinny. Tak się złożyło akurat, że ostatnie zajęcia z cyklu naszej wakacyjnych, czyli podróże małe i duże, w których odwiedzaliśmy wybrane się gminy Kamienna Góra. I podsumowaniem tego właśnie cyklu jest dzisiejsza zabawa w Pisarzowicach. Jakie atrakcje? Między innymi zabawa z naszym klaunem oraz paniami, które towarzyszą klaunowi. Są to zabawy takie ruchowe dla dzieci. Następnie jest tor przeszkód dla starszych i młodszych. Będą również różne zabawy przy pomocy strażaków, ponieważ oni też ze swoimi zabawami gaśniczymi, strażackimi również się włączą w tę zabawę. Oraz oczywiście dmuchańce, różne atrakcje tutaj na placu. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, już można powiedzieć, że impreza jest bardzo udana. Po raz drugi przede wszystkim dopisali nam zawodnice, bo mamy bardzo dużo seniorów, juniorów i tych najmłodszych kategoriach wiekowych dzieci. No, wspaniała impreza. Po raz kolejny sponsorzy dopisali i ta lista, jak na samym początku organizator czytał, no to jest naprawdę duża i to cieszy. Ale przede wszystkim cieszy to, że po raz kolejny sami mieszkańcy się zaangażowali, Dębrznika, i to oni organizują tak naprawdę tę imprezę przy naszym wsparciu, przy wsparciu nadleśnictwa. Naprawdę świetna, jedna z lepszych imprez w gminie Kamienna Góra. Ja tak myślę, że tą imprezę trzeba kultywować, trzeba już tak przygotowywać na przyszły rok, żeby po prostu coś upiększać, ulepszać. No to jest naturalny element motywujący każdego organizatora. W zeszłym roku spróbowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy kompletnie, czy impreza taka w naszej gminie, powiem tak kolokwialnie, chwyci. Tak? Dzisiaj wiemy, że jest to impreza, która jest już w kalendarzu imprez nie tylko naszej gminy, ale w powiecie. Ja myślę, że za rok będziemy atakować na cały region Dolnego Śląska z tą imprezą. Start! I brawo, gośni, zawodnicy kategorii Open, wspólnego, wielkie oklaski. No i będziemy czekali na nich na mecie za chwilę. Za jak długą chwilę to się okaże, ale... Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Ta impreza odbywa się zawsze we wrześniu, więc pełne 9 miesięcy od początku roku czekamy na tą imprezę. A szczególnie na tej trzeciej edycji takie emocje są, ponieważ od wielu miesięcy trwało negocjacje z Gwiazdą Wieczoru, które skończyły się sukcesem, no i wszyscy oczekujemy na tą gwiazdę, czyli na Lux Torpedę. Jak słyszymy za mną, stroją się już pierwsze zespoły. Dzisiaj wystąpi łącznie 6 kapel. Rozpoczynamy o godzinie 15. Z Poznania zespół Bilokacja, później wrocławska Celebrate, która zaśpiewa piosenki Michaela Jacksona, później zespół niemiecki Ivanhoe, zespół wrocławski Atme, potem kamiennogórski Korpis Karmel, no i godzina 21 Lux Torpeda. Chcę poinformować również, że patronat honorowy nad tą imprezą objęła właśnie pani wicemarszałek i dzięki jej obecności w Urzędzie Marszałkowskim mamy duże wsparcie finansowe i możemy z takim rozmachem organizować dzisiejszą imprezę. Bardzo dziękuję za pomoc. Maybe we'll be
oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Arkadiusz Stanek, świeżo upieczony mistrz. Jak się czuje? Czuję się świetnie, na pewno czuję się spełniony z tytułem. Jak do tego doszło? Dużo trenowałem, właściwie trenuję footback już od 8 lat. To były moje 8 Mistrzostwa Polski, no i myślę, że głównie trening przyczynił się do tego, że udało mi się w tej konkurencji wygrać. Czy dużo kolegów pokonałeś? Na zawodach brało udział 25 graczy z całej Polski. Są to gracze utytułowani, niejednokrotnie mistrzowie świata i Europy, więc tym bardziej jestem dumny. Arek, to już nie pierwszy rok trenujesz. To stało się, można powiedzieć, sposobem na życie, pasją, także spędzaniem wolnego czasu i sposobem wyrażania siebie, więc cała otoczka jest równie ważna jak te zawody, można tak powiedzieć. Konkurencja, w której zdobyłem mistrzostwo, nazywa się Shred 30. Polega na wykonaniu układu pod muzykę, jednakże układ musi się mieścić w 30 sekundach, a wynik jest obliczany specjalnym wzorem matematycznym na podstawie nagrania wideo, więc jest to bardzo skomplikowane, ale najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, żeby wykonywać jak najtrudniejsze sekwencje trików przez 30 sekund. Jeszcze powiedz, gdzie to się odbyło? To były 13 Mistrzostwa Polski w Jaworznie na Śląsku. Bawiłem się tam dobrze i myślę, że nie będą to moje ostatnie zawody. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.